Szanowni Państwo, rozpoczynamy uroczystość wręczenia zaświadczeń o wyborze Państwa, pań i panów posłów. Prosimy teraz o odśpiewanie hymnu narodowego. Szanowny Panie Marszałku, Szanowni Państwo Prezesi najważniejszych instytucji sądowych, Szanowna Pani Minister, Szanowny Panie Prezesie Instytutu Pamięci Narodowej,
a przede wszystkim szanowni państwo, panie i panowie posłowie. No, lista, którą mi wręczono, jest dużo dłuższa, ale tylko przyszli państwo, którzy tu są wśród nas, także tym bardziej serdecznie państwa witam. Witam panią marszałek. Szanowni, zwracam się przede wszystkim do szanownych państwa, pań, panów posłów. Proszę państwa, finis coronatopus, czyli koniec wieńczy dzieło. Dzisiaj nastąpi uroczyste zwieńczenie dzieła. Dzieła, którego państwo posłowie jesteście autorami. To dzieło to wynik państwa pracy, państwa wysiłku, państwa zaangażowania i determinacji, która spowodowała, że podjęliście się państwo tego zaszczytnego i odpowiedzialnego zadania, jakim jest bycie przedstawicielem narodu, jak mówi o tym konstytucja. To dzieło powstało w wyniku państwa determinacji, państwa zaangażowaniu, państwa poświęcenia, czym spowodowaliście państwo, że wyborcy na państwa oddali głos, że postanowili państwu zaufać. To poświęcenie, o którym wspomniałem, to bardzo piękne słowo, ale... Ja bardzo przepraszam, panie przewodniczący. No właśnie. Czy ja bym państwa mogła poprosić o ciszę, dlatego że naprawdę nie słyszymy tego, co mówi pan przewodniczący. To jest uroczysta chwila i sądzę, że te kilkanaście minut w ciszy możemy posłuchać pana przewodniczącego. To poświęcenie, o którym wspominałem przed chwilą, to bardzo piękne słowo, ale obawiam się, że ostatnio niedoceniane, zapomniane nawet, można powiedzieć, niemodne. A to poświęcenie to przede wszystkim służba. To jest służba obywatelom, to jest służba narodowi, to jest służba ojczyźnie, służba Polsce, służba dla Rzeczypospolitej, jej pomyślności, jak mówi rota przysięgi i ślubowania poselskiego. O tej służbie narodowi, o służbie ojczyźnie bardzo pięknie mówił ponad 16 lat temu podczas pamiętnego spotkania w tym gmachu, spotkania z członkami Zgromadzenia Narodowego, ojciec święty Jan Paweł II, który powiedział, że służba narodowi powinna być ukierunkowana na dobro wspólne, a ono dopiero zabezpiecza dobro każdego obywatela. I w tym wystąpieniu ojciec święty przywołał również bardzo piękne słowa księdza Piotra Skargi, który również wypowiadał się o poświęceniu, o służbie. I powiedział, kto ojczyźnie swej służy, sam sobie służy, bo w niej jego wszystko się dobre zamyka. Wierzę, że będą państwo mieli w pamięci te słowa, pełniąc swoje zaszczytne obowiązki, będąc, jak mówi konstytucja, przedstawicielami narodu. Wierzę również, że będą państwo swoje obowiązki poselskie wykonywali z pełnym właśnie poświęceniem, z oddaniem, z determinacją, jak również, a może przede wszystkim z odwagą. Gratuluję wszystkim państwu wyboru. I chciałem jeszcze podziękować za uświetnienie dzisiejszej uroczystości chórowi Uniwersytetu Warszawskiego pod dyrekcją pani Iriny Bogdanowicz. Bardzo dziękujemy. Na pola pały nad niebem.
Proszę Państwa, przystępujemy do uroczystości wręczenia zaświadczeń o wyborze. Będziemy wyczytywać nazwiska w kolejności alfabetycznej. Proszę pana Adama Krzysztofa Abramowicza. Czy pan Adam Krzysztof Abramowicz? Proszę bardzo. Proszę pana Andrzeja Mieczysława Adamczyka. Proszę pana Zbigniewa Czesława Eichlera. Proszę pana Adama Andruszkiewicza. Proszę pana Waldemara Franciszka Andzela. Proszę pana Piotra Daniela Apela. Proszę panią Dorotę Irwinę Arciszewską-Mielewczyk. Proszę pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Poproszę panią Iwonę Ewę Arendt. Czy jest pani Iwona Ewa Arendt na sali? Nie ma, tak? W takim razie poproszę pana Bartosza Adama Arłukowicza. Proszę pana Pawła Antoniego Arnta. Proszę pana Marka Asta. Proszę panią Urszulę Danutę Augustyn. Proszę panią Joannę Wiktorię Augustynowską. Poproszę pana Tadeusza Aziewicza. Czy jest pan Tadeusz Aziewicz? Nie ma. To w takim razie poproszę pana Zbigniewa Babalskiego. Proszę pana Piotra Łukasza Babiarza. Poproszę pana Piotra Mieczysława Babineca.
Poproszę pana Wojciecha Antoniego Bakuna. Poproszę pana Pawła Jerzego Bańkowskiego. Poproszę pana Ryszarda Bartosika. Poproszę panią Barbarę Halinę Bartuś. Poproszę pana Mieczysława Kazimierza Baszko. Poproszę pana Dariusza Bąka. Poproszę pana Pawła Jana Bejdę. Poproszę pana Włodzimierza Bernackiego. Poproszę panią Annę Marię Białkowską. Proszę pana Jerzego Feliksa Bieleckiego. Poproszę pana Marka Biernackiego. Poproszę pana Zbigniewa Stanisława Biernata. Proszę pana Mariusza Błaszczaka. Poproszę panią Magdalenę Marię Błeńską. Poproszę pana Jacka Boguckiego. Czy jest pan Jacek Bogucki? Jest, tak. Poproszę pana Jerzego Stanisława Borowczaka. Proszę panią Joannę Beatę Borowiak. Proszę panią Agatę Borowiec. Proszę panią Elżbietę Joannę Borowską. Proszę panią Bożenę Teresę Borys-Szopę. Poproszę pana Krzysztofa Brejzę.
Proszę pana Joachima Stanisława Brudzińskiego. Czy pan Joachim Stanisław Brudziński jest? Nie ma, tak? To w takim razie prosimy pana Józefa Brynkusa. Proszę panią Barbarę Ewę Bubulę. Proszę pana Wojciecha Buczaka. Proszę pana Waldemara Grzegorza Budę. Proszę pana Borysa Piotra Budkę. Czy pan poseł Borys Piotr Budka jest na sali? Nie ma, tak? Prosimy panią Bożennę Bukiewicz. Proszę panią Lidię Ewę Burzyńską. Proszę panią Małgorzatę Chmiel. Poproszę pana Zbigniewa Michała Chmielowca. Poproszę panią Barbarę Stanisławę Chrobak. Czy jest na sali pani Barbara Stanisława Chrobak? Jest. Poproszę pana Sylwestra Arkadiusza Chruszcza. Proszę panią Alicję Paulinę Chybicką. Proszę pana Janusza Władysława Cichonia. Proszę pana Michała Cieślaka. Proszę pana Piotra Cieślińskiego. Poproszę pana Tomasza Cimoszewicza. Proszę pana Tadeusza Cymańskiego. Czy jest pan poseł Tadeusz Cymański na sali? Nie ma, tak? To prosimy pana Adama Zbigniewa Cyrańskiego. Proszę pana Krzysztofa Czabańskiego.
Proszę pana Przemysława Maksymiliana Czarneckiego. Proszę pana Witolda Wojciecha Czarneckiego. Proszę pana Arkadiusza Czartoryskiego. Jestem tutaj. Proszę panią Annę Małgorzatę Czech. Proszę panią Zofię Czernow. Proszę panią Anitę Czerwińską. Proszę pana Andrzeja Stanisława Czerwińskiego. Proszę pana Grzegorza Karola Długi. Czy pan poseł Grzegorz Karol Długi jest na sali? Proszę pana Leszka Dobrzyńskiego. Czy pan poseł Leszek Dobrzyński jest na sali? Nie ma, tak? Poproszę pana Zbigniewa Dolatę. Poproszę panią Barbarę Dolniak. Poproszę panią Ewę Drost. Poproszę pana Antoniego Eugeniusza Dudę. Poproszę pana Jana Wiesława Dudę. Poproszę panią Elżbietę Dudę. Poproszę pana Artura Jerzego Dunina. Poproszę pana Marcina Kamila Duszka. Poproszę pana Michała Pawła Dworczyka.
Czy pan poseł Michał Paweł Dworczyk jest na sali? Nie ma. To w takim razie poproszę pana Jana Michała Dziedziczaka. To pan Dziedziczak, tak? Poproszę pana Waldy Dzikowskiego. Czy pan poseł Waldy Dzikowski jest na sali? Nie ma. To prosimy pana Tadeusza Antoniego Dziubę. Proszę panią Barbarę Annę Dziuk. Poproszę panią Joannę Fabisiak. Poproszę pana Jacka Eugeniusza Falfusa. Poproszę panią Ewę Marię Filipiak. Proszę Joannę Zofię Frydrych. Poproszę pana Grzegorza Witolda Furgo. Poproszę pana Krzysztofa Jana Gadowskiego. Poproszę panią Kingę Magdalenę Gajewską. Czy pani poseł Kinga Magdalena Gajewska jest na sali? Jest, a tutaj pani jest. Proszę bardzo. Poproszę pana Leszka Ryszarda Galębę. Poproszę pana Ryszarda Jerzego Gallę. Poproszę panią Elżbietę Teresę Gapińską. Poproszę panią Kamilę Gasiuk-Pichowicz. Poproszę pana Zdzisława Gawlika. Proszę pana Stanisława Gawłowskiego.
Poproszę pana Andrzeja Janusza Gawrona. Proszę panią Lidię Stanisławę Gądek. Poproszę panią Elżbietę Kazimierę Gellert. Poproszę pana Artura Daniela Gierada. Jest. W boku. Poproszę pana Szymona Stanisława Giżyńskiego. Czy jest pan poseł Szymon Stanisław Giżyński na sali? Jest? Nie ma. Poproszę panią Teresę Glenc. Poproszę pana Piotra Tadeusza Glińskiego. Proszę pana Konrada Zygmunta Głębockiego. Pomyłka, wyszedł pan Głębocki. Jeszcze raz trzeba pana Głębockiego. Pan Konrad Zygmunt Głębocki. Dobrze. Teraz pan Tomasz. Pan Tomasz Marian Głogowski. Pan Krzysztof Głuchowski. Poproszę panią Martę Joannę Golbik. Poproszę panią Małgorzatę Joannę Golińską. Proszę Kazimierza Edwarda Gołojucha. Poproszę pana Jarosława Włodzimierza Gonciarza. Poproszę panią Małgorzatę Marię Gosiewską. Czy jest na sali pani poseł Małgorzata Maria Gosiewska? Dobrze. To poproszę pana Jerzego Antoniego Gosiewskiego. Poproszę pana Jarosława Adama Gowina. Poproszę pana Artura Cezarego Górskiego. Poproszę pana Cezarego Stanisława Grabarczyka.
Poproszę pana Jana Stanisława Grabca. Proszę pana Pawła Grabowskiego. Czy jest na sali pan poseł Paweł Grabowski? O, dobrze. Poproszę pana Rafała Szymona Grupińskiego. Czy jest na sali pan poseł Rafał Szymon Grupiński? To w takiej sytuacji poproszę pana Zbigniewa Gryglasa. Proszę pana Kazimierza Gwiazdowskiego. Nie? Czy jest na sali pan poseł Kazimierz Gwiazdowski? To w takiej sytuacji poproszę pana Andrzeja Witolda Halickiego. Czy pan poseł Andrzej Witold Halicki obecny na sali? To poproszę panią Teresę Hałas. Poproszę panią Agnieszkę Małgorzatę Hanajczyk. Poproszę panią Bożenę Katarzynę Chęczyca. Poproszę panią Paulinę Henning-Kloska. Poproszę panią Jolantę Emilię Hibner. Poproszę pana Czesława Hoca. Proszę pana Marka Tomasza Hoka. Poproszę pana Marcina Michała Chorałę. Poproszę panią Józefę Hrynkiewicz. Proszę pana Michała Jacha. Czy jest obecny na sali pan poseł Michał Jach? To w takiej sytuacji poproszę pana Jerzego Witolda Jachnika. Poproszę pana Patryka Tomasza Jaki. Czy pan poseł Patryk Tomasz Jaki jest obecny na sali? To w takiej sytuacji poproszę pana Marka Jakubiaka. Poproszę pana Wiesława Stanisława Janczyka. Poproszę pana Grzegorza Piotra Janika. Który? Kuskowski. Tak? Kuskowski, tak. Dobrze.
Poproszę pana Stanisława Tadeusza Huskowskiego. Czy jest obecny pan Stanisław Tadeusz Huskowski? To poproszę panią Marię Małgorzatę Janyska. Poproszę pana Michała Jaros. Poproszę pana Krystiana Stefana Jarubas. Poproszę pana Wojciecha Stefana Jasińskiego. Czy pan poseł Wojciech Jasiński obecny jest na sali? To w takiej sytuacji poproszę pana Tomasza Janusza Jaskułę. Poproszę pana Andrzeja Jaworskiego. Czy pan poseł Andrzej Jaworski jest obecny na sali? To poproszę pana Mariusza Oriona Jędryska. Poproszę pana Bartosza Jóźwiaka. Poproszę pana Krzysztofa Jurgiela. Poproszę pana Norberta Jakuba Kaczmarczyka. Poproszę pana Jarosława Aleksandra Kaczyńskiego. Czy pan poseł Jarosław Kaczyński jest obecny na sali? To w takiej sytuacji poproszę panią Bożenę Kamińską. Poproszę pana Mariusza Kamińskiego. Czy pan poseł Mariusz Kamiński jest obecny na sali? To w takiej sytuacji poproszę pana Michała Tomasza Kamińskiego. Poproszę pana Włodzimierza Witolda Karpińskiego. Kaleta jeszcze nie wyczytana. Dobrze. Czy pan Włodzimierz Witold Karpiński jest obecny na sali? To poproszę w takiej sytuacji pana Piotra Marka Kaletę. Poproszę pana Włodzimierza Witolda Karpińskiego. Czy pan poseł Włodzimierz Karpiński jest obecny? To poproszę pana Mieczysława Kasprzaka. Poproszę panią Beatę Agnieszkę Kępa. O, już. Poproszę panią Małgorzatę Marię Kidawa-Błońska.
poproszę pana Marcina Piotra Kierwińskiego. Poproszę pana Jana Kiliana. Poproszę pana Jana Andrzeja Klawiter. Poproszę panią Izabelę Helenę Kloc. Poproszę panią Joannę Grażynę Kluzik-Rostkowską. Poproszę pana Eugeniusza Kłopotka. Poproszę pana Sławomira Kłosowskiego. Poproszę pana Andrzeja Sławomira Kobylarza. Czy pan poseł Andrzej Kobylarz jest obecny? O, proszę bardzo. Poproszę panią Magdalenę Marią Kochan. Poproszę panią Agnieszkę Marię Kołacz-Leszczyńską. Poproszę pana Roberta Jerzego Kołakowskiego. Poproszę pana Lecha Antoniego Kołakowskiego. Kobylińskiego jeszcze, bo nie wyczytamy. Poważnie? Dobrze, pan czuwa. Poproszę pana Pawła Bronisława Kobylińskiego. Poproszę pana Zbigniewa Marka Konwińskiego. Poproszę panią Ewę Bożenę Kopacz. Czy pani poseł Ewa Kopacz jest obecna na sali? To w takiej sytuacji poproszę panią Joannę Marię Kopcińską. Poproszę pana Adama Marka Korola. Poproszę pana Leszka Sylwestra Korzeniowskiego. Czy pan poseł Leszek Korzeniowski jest obecny na sali? To w takiej sytuacji poproszę pana Romana Jacka Koseckiego. Czy pan poseł Roman Kosecki jest obecny na sali? To w takiej sytuacji poproszę pana Władysława Marcina Kosiniak-Kamysza. Poproszę pana Wojciecha Kosakowskiego. Poproszę pana Tomasza Tadeusza Kostusia.
Poproszę pana Andrzeja Tomasza Kosztowniaka. Poproszę pana Kazimierza Jerzego Kotowskiego. Poproszę pana Henryka Kowalczyka. Poproszę pana Bartosza Józefa Kownackiego. Poproszę panią Ewę Elżbietę Kozanecką. Poproszę pana Jerzego Kozłowskiego. Poproszę pana Maksa Kraczkowskiego. Czy pan poseł Maks Kraczkowski jest obecny na sali? To w takiej sytuacji poproszę pana Wiesława Krajewskiego. Poproszę pana Jarosława Karola Krajewskiego. Poproszę pana Leonarda Seweryna Krasulskiego. Poproszę pana Roberta Kropiwnickiego. Czy pan poseł Robert Kropiwnicki jest obecny na sali? To w takiej sytuacji poproszę pana Wojciecha Piotra Króla. Poproszę pana Piotra Marka Króla. Poproszę panią Elżbietę Małgorzatę Kruk. Czy pani poseł Elżbieta Kruk jest obecna na sali? To w takiej sytuacji poproszę panią Annę Marię Krupka. Poproszę pana Andrzeja Michała Kryj. Poproszę panią Bernadetę Krynicką.